Dzień dobry, witamy Was serdecznie w 31. odcinku podcastu Neurofiki, jedynego prawidłowego podcastu o neuroterapii, czyli czegoś, czego jeszcze nie ma, ale będzie. Tak jest. Maciej Duczyński. Patryk Sobotka. A możesz powiedzieć, co dzisiaj jest tematem przewodnim? Potem ja powiem, dlaczego to jest temat przewodni i o co w ogóle kaman. Okej, także dzisiaj będziemy dyskutowali o dysfunkcjach stawów skroniowo-żuchwowych. I reszcie ciała. I reszcie ciała, tak, oczywiście jak zawsze. Trochę. Jak zawsze o korelacjach, o tym dlaczego i o tym, że zazwyczaj jak boli ten staw, to wcale nie musi oznaczać, że to jest staw, albo że jeśli boli nas co innego, to może oznaczać, że to jest właśnie ten staw. Na pewno poruszymy tematykę taką, że właśnie ten staw skroniowo-żuchwowy, napięcia w obszarze gdzieś tam tej twarzy w sumie i neuroczaszki, bo to obejmuje on jedno i drugie w sumie, tak. Mogą wpływać na bóle głowy, a temat bólu głowy jest aktualnie u nas mocno na tapecie, dlatego że jak to oglądacie, to już wiadomo, że niebawem, a mianowicie 14-21, będzie możliwość dołączenia do kursu dotyczącego neurodiagnostyki i terapii w bólach głowy. Wszelakich i napięciowych, i migrenach. O tym sobie pogadamy. I dzisiaj sobie poruszymy tą tematykę, a Was oczywiście, jeżeli ten temat będzie interesował bardziej, to spotkamy się na online'owym kursie. Więcej możecie dowiedzieć się na stronie neurohead.pl, bo neurogowa brzmiało dość kiepsko. Dziwnie. A neurohead brzmi lepiej, ale kurs nie nazywa się neurohead, tylko właśnie neurodiagnostyka w bólach głowy. Dobra. Może warto zaznaczyć, że jeszcze jak lubicie takie nasze różne wystąpienia bardziej na żywo, to 21, jeżeli oglądacie to przed oczywiście, 21 kwietnia będzie webinar dotyczący właśnie technik terapii manualnej właśnie nakierowanych na napięciowe bóle głowy i migreny. I to tyle, jeśli chodzi o sponsorowanie tego odcinka, można powiedzieć. Możemy przejść sobie do tematyki stawów skroniowo-żuchwowych. Naszej dzisiejszej głównej. Może zapytam ciebie tak na początku. Czy takie osoby, które mają tam jakieś problemy, większe bądź mniejsze, zdarzają się u ciebie w gabinecie? Pytanie prawie retoryczne, ale mimo tego odpowiem. Tak, zdarzają się, dlatego że nie jest to praktycznie nigdy główna przyczyna wizyty. Ale jak sobie porozmawiamy troszeczkę z pacjentami, no to się okazuje, że większość miała w przeszłości jakieś problemy dotyczące tej okolicy. Bardzo często to są jakieś resekcje, na przykład ósemek z jakimiś powikłaniami. Czasami właśnie nie dochodzi do tej resekcji, w związku z czym się pojawia taki dysbalans kostny czy mięśniowy, czy w ogóle gdzieś tam okluzja. Pojawia się jakiś objaw, czasami kilka objawów, czyli na przykład gdzieś tam strzelanie w tym stawie, przeskakiwanie, czasami ból stawu. Także on może gdzieś tam później minąć, dlatego to nie jest, tak jak mówiłem, raczej coś, co pacjenci przychodzą i mówią, że to jest ich główny temat. To się parę razy się gdzieś tam zdarzało, aczkolwiek jak się chyba w tym człowiek nie specjalizuje, o czym sobie jeszcze gdzieś tam powiemy, to możemy nie być z tego kojarzeni, ale mimo wszystko problem gdzieś tam istnieje. Tak, tak, no i przez pacjentów jest troszeczkę taki gdzieś tam zamiatany, można powiedzieć, pod dywan, bo może trochę po prostu brakuje świadomości tego, że my się tym zajmujemy. Tak, znaczy ja myślę, że w ogóle oni myślą, że nikt się tym specjalnie zajmuje, bo stomatolodzy tak, trochę nie, w zależności od tego, czy współpracują z jakimiś ortodontami albo fizjoterapeutami. I mało komu przychodzi do głowy, żeby się na tę tematykę skarżyć, aczkolwiek to się zdarza częściej, bo ludzie wiedzą, że to może podać dolegliwości bólowe głowy. Może być to związane na przykład z jakimś ścieraniem zębów typu bruksizm i tak dalej. Bo się okazuje, że w sumie to ja cały czas czuję napięcie na mięśniach, żwaczach skroniowych i może po prostu to się da w jakiś sposób rozluźnić, a może coś jeszcze innego, no bo w sumie zużywam jedną szynę relaksacyjną za drugą i chyba nie tędy droga specjalnie, bo ona tylko chroni moje zęby, a nie jest jakimś leczeniem stricte samym sobie. I mi się zdarza w sumie, nie wiem, jakoś bardzo często, ale coraz częściej, że pacjent przychodzi i mówi, że właśnie mi klika w stawie, strzela, boli przez to głowa. Spowodowało to im na przykład jakiś rodzaj szczękościsku na przykład, który no, też nie chcieliby, żeby to się powtórzyło po raz kolejny. Są osoby, które się specjalizują w sumie w tym obszarze. Tak. To, czy to jest spoko, czy nie spoko, to po chwilę, wiem, za chwilę wam być może powiemy, albo sami wyciągniecie takie wnioski. Dlatego, że jest to rzeczywiście realny problem wynikający u dużej ilości pacjentów, bo jakbyśmy zapytali się, czy ludzie zgrzytają w nocy,
czy ma jakiś tam bruksizm, to się okazałoby, że bardzo duża część społeczeństwa ma. Ale pytanie jakby skąd to tak naprawdę się wzięło? Czy praca z takimi stawami daje fajne efekty? Może jest to problem, który wstępuje, tak? Czyli po prostu gdzieś nasze ciało powoduje to, że w konsekwencji mamy zwiększone napięcie w tym obszarze albo jakiś zaburzony dysbalans. Czy może to jest tak, że właśnie ten staw jest winowajcą i praca z nim jest kluczowa i to w konsekwencji może dawać objawy wstępujące, czyli przez staw, zaburzenia pracy innych części ciała. Nie wiem, czy to jest to, od razu chcielibyśmy od tego zaczynać, w sumie tak się teraz zastanawiam. W sumie możemy trochę powiedzieć. Dobra. Tutaj o anatomii, embriologii, trochę tak, to może taki przegląd. Tak, zrobimy sobie, co było pierwsze, kura czy jajko, to może po prostu trochę o stawie. Maciek, co wiesz o stawie skorniowo-żuchwowym? Wow, co wiem o stawie? No, jego budowa jest taka dosyć szczególna, bo mamy po prostu długą kość z zakończoną głową. Wiesz, mamy panewkę. Przejdę się jedną rzecz. Myślisz, czy są osoby, które na przykład nie wiedzą, gdzie ten obszar w ogóle jest, na przykład słuchając nas? Staw skorniowo-żuchwowy? Tak na początku to pomyślałem, że nie, ale w sumie nabieram wątpliwości. No właśnie. No, teraz... skroń i żuchwa to myślę, że są takie dwa miejsca. Żuchwa, gdzie ludzie wiedzą, gdzie wiadomo, jest żuchwa. Wszyscy wiadomo, gdzie jest żuchwa. No i nawet skroń gdzie... też wiadomo, gdzie. Chyba. Znaczy, wiedzą, że na głowie. Wiedzą, blisko na głowie, ucha. Nie? Wiedzą, że na głowie, blisko ucha. Tak, tuż przed. Okej, okay, tak. Nie? Jak sobie, jakby ktoś chciał sobie znaleźć swój własny staw skroniowo-żuchwowy, to wystarczy sobie położyć ręce między kącikiem oka a uchem w tej przestrzeni. Bliżej ucha trochę. Bliżej ucha, ale po prostu w tej przestrzeni, jak sobie położysz taką otwartą rękę i sobie otworzysz japę ze dwa razy albo trzy, to poczujesz, że jest taka twarda, kostna narośl, coś tam przeskakuje, która coś się rusza. Coś się wypycha na zewnątrz i to jest głowa żuchwy. Tak. I potem można sobie po tej głowie pójść odrobinkę wyżej do jej szczytu i to jest szczelina stawu. No, tak, ja zdarza mi się dotykać ją u pacjentów, tudzież u siebie nawet wielokrotnie mi się zdarzyło. Tak, tak. To tak tłumaczyłem osobom, które może słuchają, tak, ale nie wiedzą, gdzie to właśnie jest. To było mega dokładne wytłumaczenie ludziom, gdzie to jest, więc ja już wiem, jak to wygląda teraz. Wszyscy ludzie ogólnie słuchają teraz tak. Każdy sobie to robi teraz. Każdy to taka? Jak ktoś nie ogląda na YouTube, to wie, nie wie, że ja teraz po prostu tak, a się sprawdzam. O, mam. Maciek, okay. Nie oszukiwałem. Nie oszukiwałeś, Maciek, rzeczywiście. Dobra. To jest... tam, gdzie mówiłeś, także można ci ufać. Do tej pory wow. Tak, że tak jest i dalej można ci ufać. Tyle dobra, wygrać. Co wiesz o takich rzeczach fajnych? Bo o tym stawie jest dużo fajnych rzeczy. Fajnych. Wiesz co, tak, bo tutaj mamy w notatkach, żeby poruszyć gdzieś tam tą sprawę taką związaną z embriologią, ale ja bym sobie jeszcze wyszedł troszeczkę od... anatomii po prostu. Od anatomii, no trochę tak. No jeśli chodzi o anatomię, no to na pewno to jest, jak już wcześniej powiedziałeś, miejsce, które też łączy twarzoczaszkę i neuroczaszkę. No bo żuchwa definitywnie już jest tą częścią przednią. Nie da się tego ubrać. Częścią przednią, tak, ale jest jakby ta funkcja jest związana ze wszystkim tym, co jakby reszta tej trzewioczaszki czy twarzoczaszki, bo tutaj jedna i druga nomenklatura jest prawidłowa. Więc ona nam sugeruje, że jest nam potrzebna przede wszystkim do przeżuwania, do artykulacji, no i że jest częścią w sumie też układu pokarmowego. Tak, już, czyli jakby łapie się w twoje kompetencje, tak? Bo ty jesteś człowiekiem, totalnie, który zajmuje się problemami visceralnymi, gastroenterologią, tak? No tak można powiedzieć. Gastroenterologią, i więc jakby nie patrzeć, no to jest coś do przeżuwania pokarmu, który cię interesuje, gdzie on trafia i co się z nim później dzieje. Tak, właściwie, no już to, już w jamie ustnej się zaczyna pierwsze trawienie, więc w ogóle to, totalnie nailed it. No dobra, więc tutaj myślę, że no dobra, powiedzmy sobie w takim razie o tym, że żuchwa nie jest jakby jedną kością, tylko z tego embriologicznego punktu widzenia to są dwie kości, które się zrastają na samym środku. Czyli no znowu, patrząc embriologicznie, to jest taka nasza trzecia para kończyn, która tak. Nam sobie tak na etapie tak naprawdę pierwszych tygodni rośnie od podstawów skroniowo-żuchwowych. Od tego obszaru i dopiero spotyka się na środku, w miejscu, które później nazywamy spojeniem żuchwy, no i później sobie po prostu zarasta. I to nam determinuje dosyć mocno napięcie też reszty naszego ciała. I tutaj w ogóle tych połączeń jest całkiem sporo, bo one mogą być takie mechaniczne i embriologiczne, typu no ta jakby, skoro mówimy o kończynach, no to jest jakaś zależność już funkcji i powiedzmy napięcia
w strukturach dookoła tych stawów, też dla kończyny górnej i kończyny dolnej, jakby już dla samej obręczy. I to jest znaczy to, chodzi ci po prostu o to, że po prostu dysfunkcja stawu biodrowego jako stawu kulistego mogła dawać dysfunkcję innych stawów kulistych, tak? No generalnie tak, dlatego że to jest znowu coś takiego, co my znamy z codzienności, że często jak potrzebujemy bardzo dużo siły użyć do czegoś, to zaciskamy zęby z automatu i tak, tak. Po prostu czujemy, że nam to da więcej pary. I tak samo jest w pozostałych stawach. Jeśli sobie gdzieś tam mocniej zaaktywujemy na przykład stawy biodrowe, no to będziemy też mieli więcej mocy w kończynach górnych. Więc te trzy elementy tak ze sobą tak współgrają. No i one mogą wzajemnie oczywiście trochę kompensować tą swoją funkcję. No i jeśli któryś z tych elementów będzie jakby taki nadmiernie wyhamowany, no to on nam może później obciążać dodatkowo pozostałe stawy. W ogóle sam staw skroniowo-żuchwowy też można rozpatrywać trochę pod takim kątem socjalnym, nazwijmy to. Tutaj już jakby tak powołując się na bardzo fajną teorię, która tak mi się stała bliska, profesora Porgesa, dotycząca takiego rozpatrywania tego nerwu błędnego już w tych trzech elementach. Mówię o teorii poliwagalnej. Że ta twarz oczaszka, no poza tym, że ona ma te mechaniczne funkcje i sama żuchwa i sam ten staw, to problemy w nim mogą wpływać nie tylko na to, że nam się słabo żuje i trawi, czy też nam się gorzej trochę generuje moc tak biomechanicznie, no ale też wpływa po prostu na odbiór tego, jak ludzie nas, tak można powiedzieć, czytają trochę emocje z naszej twarzy. Trochę wpływa na tą naszą artykulację, czyli my zaczynamy mówić w trochę inny sposób i też ludzie to odbierają już w pewnym sensie inaczej. No i dysfunkcje samego nerwu czaszkowego, nerwu trójdzielnego, które mogą spowodować te problemy w obrębie tego stawu, czyli na przykład zwiększyć napięcie w obrębie tam żywacza czy skroniowego, one mogą być też bardzo mocno zależne od pozostałych nerwów czaszkowych, które też no, tą częścią taką socjalną się zajmują, czyli na przykład częścią brzuszną nerwu błędnego. Więc tutaj mamy jakby kolejne elementy, które nam pokazują, że ten jeden staw może wychodzić w swojej funkcji i w takich korelacjach anatomicznych dużo dalej. Jeśli już nawet chodzi o czy o trawienie, czy o taką psychosomatykę tak naprawdę też, czy naszą komunikację, nie? Więc tego może być sporo. No i na ten temat powstało też bardzo dużo badań. Chociażby tego, jak nasze stawy skroniowo-żuchwowe, ich dysfunkcje, nasz zakres ruchomości w stawach może rzutować na postawę naszego ciała i oczywiście odwrotnie. Więc też o tym chyba pierwsze jakieś badania na ten temat to czytałem 7-8 lat temu może i wtedy już ich było dużo. Myślę, że teraz jest jeszcze więcej akurat. Tam przyznam, że teraz jakoś tam mocno tego nie śledziłem, no ale wtedy już było nawet nie tylko takie studia przypadków, ale całe takie obszerniejsze badania, jak powiedzmy samo nasze ustawienie żuchwy może wpływać na to, jak nam będzie się poruszał odcinek szyjny kręgosłupa. No to jest bardzo, bardzo lokalne, no ale wiemy, że to może też dawać nam objawy dalej. Tak, tak, no bo już zaburzenie pracy odcinka szyjnego może wpływać na, wiesz, dalej, piersiowy, lędźwiowy, staw krzywdrowy i każdą dowolną inną część w ciele, można powiedzieć. Ale ja właśnie zauważam, że jakby te korelacje dysfunkcji stawów kulistych są bardzo mocno powiązane. No nie, bo to jest tak jakby no, ekstremalnie często widoczne w gabinecie, tak, że gdzieś tam problem z barkiem, zaraz staw żuchwowy, bardzo dużo widzę powiązań, a jakby biodra, twarz. To jest taki standard. Więc warto gdzieś tam się przyglądać, bo no, prawdopodobnie jakby cała masa pacjentów ma takie problemy tutaj. I zaraz tego już poruszyłem sobie ten temat troszeczkę wcześniej, to jak ty na przykład masz swoje obserwacje gabinetowe, to częściej na przykład z twoich obserwacji jest tak, że to dysfunkcje stawu wynikają właśnie ewentualnie na późniejszą postawę, czy ta postawa wynika na dysfunkcję
z niej wynikają dysfunkcje stawów. Mhm. Czyli jakby, wiesz, w którym okay. Wiadomo, że to może być w każdą stronę i będą pacjenci tacy co, i tacy. Co częściej. Ale co częściej jakby w twojej pracy gabinetowej jakby wychodzi tutaj? Okej. Okay. Trudne pytanie, bo jakieś takie statystyki sobie nie prowadzę. Wiesz, i też trudno jest to pacjentów, jest których to prowadzisz, nie? To jakby sytuacja jest taka, czy... Bo oczywiście tak, głównie jeśli chodzi o twoją pracę, to jest dużo pracy w obrębie jamy brzusznej, no nie? Tak, znaczy no przynajmniej większość objawów jest akurat tam ulokowana i faktycznie tej pracy tam jest sporo i widzę jakby tutaj, no właśnie dlatego jest mi to trudno ubrać w statystykę, bo tutaj też widzę takie zależności w obie strony. Często pacjenci, którzy mają problemy z tej górnej części układu pokarmowego, czyli na przykład jakąś na taką nadkwaśność, tak zwaną potocznie, refluks żołądkowo-przełykowy, to u nich częściej te stawy są dysfunkcyjne w sposób wtórny i prawdopodobnie na takim mechanizmie, że no po prostu ten kwaśne opary jakby kwasu solnego nam się po prostu cofają do przełyku, podrażniają nam nie tylko śluzówkę, jakby całego tego przewodu, ale też no, najprawdopodobniej będą wpływały na zakończenia nerwowe w jakiś sposób, no i będziemy mieli to napięcie mięśniowe w obszarze jakby całej jamy ustnej większe, czyli i mięśnie nadgnykowe i podgnykowe, cały ten aparat rzucia jest mocniej napięty. No ale są też sytuacje odwrotne, gdzie po jakichś urazach głowy, takich na przykład od boku, dysfunkcji ulega sam staw skroniowo-żuchwowy, no ale on wtórnie może też doprowadzić do jakichś mechanizmów, które nam spowodują, że te problemy schodzą. Więc to jest taka oś zawsze w jedną i w drugą stronę. Ja nawet tak szczerze mówiąc nie rozpatruję tego, co jest tą główną przyczyną, bo zazwyczaj skupiam się na tym, żeby znaleźć te zależności, opracować to, co wydaje mi się na ten moment najważniejsze w tym kontekście problemu pacjenta, no ale oczywiście też poprawić trochę środowisko, w którym funkcjonuje reszta. I stąd może problem jakby z tą samą statystyką, no ale myślę, że na pewno trzeba na to zwracać uwagę, na to, że te zależności tutaj są. Tak, znaczy to akurat jest pewnik, stąd jak poruszyliśmy sobie temat początkowy, tak, że rzeczywiście coraz więcej fizjoterapeutów specjalizuje się w pracy choćby ze stawami skroniowo-żuchwowymi i współpracy ze stomatologami, co jest w ogóle mega spoko, tak, że jest jakby taka dodatkowa pomoc, nie tylko po prostu tam resekcja ósemki, ale później doprowadzenie tego, albo może nawet przygotowanie czasami jamy ustnej do ewentualnie później pracy stomatologa, bo się okazuje, że wiesz, jakby lekarz nie może wsadzić nawet tam aparatury konkretnej, bo ktoś ma tak niewielkie rozwarcie w obrębie jamy ustnej, że jest to trudne i na początku i tam praca, mobilizacja, rozmasowanie, poprawa zakresu ruchu i dopiero można w ogóle coś zrobić, co może się przełożyć na to, że nie wiem, tam będzie lepsze ukrwienie, lepszy drenaż, szybciej te tkanki się zregenerują i pacjent po prostu szybciej wróci do jakby normalnego funkcjonowania, więc to jest fajne, ale ja mam nadzieję, że jak osoby pracują z stawem skroniowo-żuchwowym, to rzeczywiście one starają się, wiesz, jakby ocenić, no nie? Jakby, że to nie jest tak, że jak lekarze często, operatorzy, mamy po prostu swój ulubiony obszar ciała pacjenta, typu tutaj jama ustna, czyli która się pewnie kończy na mostku, no nie, bo są mięśnie nad, mam nadzieję, nad i podgnykowe, gdzie opracowujesz sobie obszar, który albo nam zaciska żuchwę, albo ją rozluźnia, rozwiera, tylko rzeczywiście to jest ocena, tak? Bo się okazuje, że rzeczywiście te problemy z biodrami, czy z barkami, czy z, w ogóle z kończyną dolną, z rotacją miednicy mogą mieć wpływ na właśnie te asymetrie, które obserwujemy, no nie? W jamie ustnej. Więc jeżeli ktoś pracuje i specjalizuje się w jamie ustnej, ale to polega tylko na tym, że wiesz, lekarz się odsyła, a ty mówisz palec spoko. Do japy. Nie, no właśnie nie, przepraszam, to jest złe, aż się podekscytowałem i po prostu duży mikrofon. To jest złe palec. Znaczy palec japy jest spoko w sytuacji, kiedy rzeczywiście on jest nam potrzebny. No nie? Oczywiście, że tak. Tak. Chodzi tylko o to, że to nie jest jakby jedyne rozwiązanie, nie? No. Ten palec japy też jest taki trochę kontrowersyjny, no nie? Już nie mówię o tym, że on może się kojarzyć ludziom różnie, a nie wiadomo kto co przeżył, wiesz, w przeszłości i się może okazać, że kładasz palec do japy, a mu teraz wracają wspomnienia z lat młodzieńczych, gdzie był...
seksualnie wykorzystywany. O, widzę, że same grube tematy. Tak, więc oczywiście tutaj trzeba z poszanowaniem dla człowieka no i pewnie wytłumaczyć mu ładnie, żeby to mu nie przypominało czegokolwiek innego. Ale był taki moment, no, jak my na przykład wrzucaliśmy czasami na masażu tkanem moki, co dalej jakby obowiązuje i my dalej, czy na MTG, czy na TNM-ie robimy jamy ustną tak zwanymi technikami intraoralnymi, czyli pas do japy. I czasami wrzucaliśmy zdjęcia i były takie mieszane komentarze, mieszane odpowiedzi typu: my nie powinniśmy wchodzić w żadne otwory jako fizjoterapeuci, no nie, że tutaj, bo to tak, bo ja zauważyłem, że one były traktowane prawie podobnie jak przerywanie ciągłości skóry, które teraz w ogóle już mnie ten temat bardzo frustruje. Tak, teraz już jest bardzo aktualny. Jest bardzo aktualny i bardzo mi się nie podoba. Specjalnie. Ja jestem za zwiększaniem kompetencji naszej branży. Nie przeszkadza mi to kompletnie, no nie? W sensie uczenie nawet fizjoterapeutów jakby, nie wiem, używania stetoskopów albo jakiegoś innego sprzętu medycznego, diagnostyki różnicowej, mega super. Jestem za tym, że to jest po prostu turbo ważne, no bo tak, pracujemy też z ludźmi, którzy przychodzą do nas jako do specjalisty pierwszego kontaktu. Tak. Więc... Robienie zastrzyków jakiś. Nie widzę specjalnie problemu. No nie, jakby wiesz, jakby są różnego rodzaju przeciwzakrzepowe. Wiesz, w niektórych krajach nawet fizjoterapeuci podają jakieś glikokortykosteroidy i tak dalej. No nie, co wiem, to chyba w Anglii tak jest. Tak, w Anglii na pewno jest jakaś pula leków, którą fizjo mogą przepisywać. Okay, to się może przydać. W ogóle też w niektórych krajach na świecie fizjoterapeuci też mogą jakby funkcjonować na zasadach takich jak lekarze troszeczkę. Też jak mają tytuł lekarski. Więc te kompetencje są szerokie i mam nadzieję, że u nas też będą. No ale właśnie. To jest fajne, ale nie podoba mi się to, że po prostu słowo przerywanie ciągłość tkanek było takie złe. Nie można tego robić, no nie? A potem się okazało, że weszły jakby szczepienie na COVID. I nawet jest, wiesz, to jest chamskie, że to jest po prostu promowane w sposób: chcesz przerywać ciągłość skóry? Teraz już możesz, no nie? A wcześniej nie mogłeś. I mówię, kurde, o co chodzi, no nie? W sensie jakby nie było pieniędzy, to nie można, było 100 pieniędzy, to można? Jakby pewnie ładnie. Tak. To mi się nie podoba tutaj pewnie ta... Tak. Znaczy oczywiście zawsze byłbym za tym, że... No bo też umówmy się, no przerywanie ciągłości tkanek, jakkolwiek to się tak może dziwnie nawet brzmieć i obco, no też nie jest jakąś technologią rakietową. No nie, znaczy to nie jest w ogóle, nie wiadomo co. Ale mi tylko chodzi o to, że wtedy był zakaz dokładnie na to, tak, a teraz jest to okej. Okay. No tak, więc myślę, że oczywiście no też nie byłbym za tym, żeby każdy przerywał... To aż śmiesznie brzmi, wiesz? Żeby każdy robił, wbijał igły i tak dalej. No moim zdaniem spoko. I ja podejrzewam, że no raczej nie było specjalnie dużo takich przypadków, kiedy ktoś pomyślał: w ogóle nie umiem, ale będę wbijał. Raczej zawsze takie rzeczy robią osoby, które są przeszkolone po prostu i z zasad BHP i jakby w ogóle z tych obszarów, gdzie można igłę wbić, gdzie niekoniecznie, gdzie jest jakieś ryzyko i tak dalej. Więc wydaje mi się, że no to też jest jakieś uzupełnienie tej edukacji, tak jak wszędzie gdzie indziej. Trochę w ogóle odeszliśmy od stawu skroniowo-żuchwowego. Trochę tak, no bo byliśmy na technikach intraoralnych, które teoretycznie niektórzy patrzyli na nie tak, wiesz, z dystansem, jak na niemal przebijanie ciągłej skóry, bo tam... Której tam nie ma. Której tam nie ma i po prostu wykorzystujesz wytrych, wchodzisz, no nie? To jest. Bo tu wiesz, można wchodzić intraoralnie, można wchodzić... intraoralnie powiedziałem, tak? Tak. A intraoralnie, tak. Można wchodzić per rectum, per vaginum. Tego nie robimy na przykład, o nie? I na przykład wydaje mi się, że nie będziemy prawdopodobnie robić nigdy. Pewnie nie. Mimo mojego delikatnego zainteresowania tematyką kobiecą, jeśli chodzi o zaburzenia uroginekologiczne, to i tak pewnie takich rzeczy nie będziemy robić. Znaczy, tutaj też z kilkoma osobami, które w ten sposób pracują, jak trochę podyskutowałem, no to... Nie trzeba też. Tak. No nie trzeba. Potem są podobno czasami sytuacje, kiedy dobrze by było. Są to podobne. Znaczy ja uważam, moje zdanie... Nie. Dlatego ja mówię, że podobno, dlatego że jakby tutaj od razu się tłumaczę. To nie jest moja opinia, tak, bo nigdy nie, w ten sposób nie pracowałem. Nie wykluczam, czy będę, nie będę, nie mam pojęcia. Na dzień dzisiejszy nie było mi to nigdy do niczego potrzebne. Ale może też po prostu taka specyfika pracy. Na pewno gdzieś tam chciałbym te kompetencje sobie trochę poszerzyć z racji no tego, że obszar miednicy cały... To też są narządy wewnętrzne, nie? I one są od siebie gdzieś tam dalej ściśle zależne, ale no właśnie w opinii po prostu osób, które w ten sposób pracują, z którymi ja rozmawiałem, mówią, że czasami gdzieś tam im się te techniki przydają, ale zazwyczaj to jest i tak praca wszędzie dookoła. Że to nie jest tak, że o,
Pani Zuzanno, mamy dzisiaj godzinkę, także ja zakładam rękawiczkę. Ja już mam rękawiczkę na ręku teraz, tak, więc... I do 55 minuty jedziemy. Absolutnie nie. No, myślę, że... Znaczy ja mam takie swoje zdanie. Jeszcze, wiesz, jestem młody, ono się może zmienić, wiesz, jestem plastyczny, może być różnie, nie wiadomo, co się będzie podobało w przyszłości, jako tematyką zainteresuje się, ale na dzień dzisiejszy, znając jakby złożoność jakby tematyki, wzajemnej relacji tkanek, tutaj wpływu trzewi, emocji, urazów, to wydaje mi się, że te dno miednicy często to jest wtórnie problematyczne, że tam rzeczywiście, tak jak ten staw służy wpływ, no nie, jak sobie na przykład dojdziesz do tego, obstrychując od urazów, bo uraz w twarz jest urazem w twarz i to trzeba go zrobić. I pytanie wtedy, czy wiesz, czy ty pracujesz rzeczywiście ze stawem skrzydłowym, no nie? Po prostu pracujesz z urazem w twarz, no nie? Czy tam w głowę i nie masz jakby takiej... bo powiedzmy taką sytuację, tak? Po prostu ktoś dostał w głowę i to spowodowało od tamtego momentu, znaczy może od tamtego momentu nie, najczęściej na początku nie powoduje częściej, to nic, okej, okay, grana się goi, wszystko fajnie, a później okazuje, że pojawiają się jakieś magiczne bóle głowy. Później przeskakuje w stawie skrążuchwowym. Później czujemy bóle lędźwi. Później bóle szyi. Jakieś inne rzeczy się dzieją. I znajdujesz sobie to miejsce, to miejsce urazu, pracujesz z nim, to raczej masz na myśli pracę z nim, a niekoniecznie teraz chcę rozluźnić mięsień skroniowy. Albo teraz wiesz, po prostu pracujesz z miejscem, no nie? Po prostu tak się złożyło, że pod nim jest skroniowy, no nie? Chcąc, nie chcąc. Tak, tak, tak. No ale to też trochę jakby wymaga już takiej zmiany tego... Myślenia trochę. Takiego dogmatu, nie? No bo my tak kiedyś pracowaliśmy przecież. Tak się tak, zaczynało. No. Każdy z nas myślał o tym, że no jak po prostu ktoś ma problem ze zgięciem w ręku, no to jest problem z bicepsem, czyli robisz biceps. A znaczy tak, to było na początku. I że robisz mięsień w dodatku. Później przyszła też opcja typu, a może to jest problem z tricepsem? Może tak. Bo jest, więc wiadomo, że to później ewoluowało i w pewnym momencie nagle, ej, to może w ogóle nie chodzi o mięśnie. Może nie chodzi o mięśnie, no ja może chodzi o to, że... Może nawet nie chodzi o powięź. Może... Tak, no po prostu tak. Ciężko powiedzieć, no nie? No. Chodzi o miejsce dysfunkcji, no nie? Chodzi o miejsce dysfunkcji. Wtórnie chodzi trochę o mięśnie, bo jakby ciężko, wiesz, zrobić miejsce dysfunkcji i jednocześnie dotykając tkanek miękkich typu mięśnie, powięź. No tak, nie? Ale jakby zmienia się jakby trochę priorytet tego naszego szukania. Tak. I ja teraz zapomniałem po prostu, gdzie my byliśmy, bo mówiłem o tej twarzy, o tym uderzeniu, że to jednak... No tak, że jak twarz, to twarz. Że jak twarz, to twarz. Uraz w twarz, to definitywnie uraz w twarz. Ale ono było też mówię to po coś. Bo teraz tak się, wiesz, jakby podekscytowałem się tym myśleniem takim, że zmiana dygmatu. No tak, ale chodziło o to że prawdopodobnie, że dlaczego on w ogóle jest problematyczny. Nie wiem, czy mi o to chodziło. Nie? Nie, właśnie wiesz co, teraz nie wiem, jakoś zawiesiłem się i po prostu zacząłem się stawiać po prostu nad swoją ewolucją myślenia, no nie, która miała miejsce. I w ogóle nie chodziło o urazy nie, no, chodziło i, w sensie, jakby wstępujące to... i wstępujące problemy? Pewnie chodziło poniekąd. Dobra, natomiast możemy jakby zakończyć ten otrzymany wątek. Zakończył ten otrzymany wątek. Właśnie wiesz, podekscytowałem się jakby zmianą myślenia, nie? Że po prostu tak mało lat minęło, typu na przykład nie wiem, 5, a tak dużo zmieniło się w mojej małej głowie, no nie? Ile się może zmienić przez kolejne 15? Wiesz co? Znaczy tak, prawdopodobnie te zmiany nie będą aż tak dynamiczne. No na pewno nie. Wydaje mi się, że będą takie, wiesz, spokojniejsze. Więc nie wiem, czy aż tak wtedy już się zmieni o kolejne 180 stopni. Ja nie wiem, czy bym chciał specjalnie. Bo bym był, myślę, że w dziwnym miejscu. Nie chciałbym na razie napić. Myślę, że na razie jest okej. Takie małe, delikatne zmiany. Jeszcze nie wiadomo. Może byś zapuścił długie włosy, hawajska koszula. Jakieś takie, wiesz, hawajskie klimaty w ogóle. Uderzasz do kogoś? Nie, absolutnie. Nie, znaczy myślałem kiedyś, żeby na Bali mieszkać. O. Bo wiesz, tam jest fajnie, jest tanio. Jest ciepło, no nie? Okay. Jednocześnie, nie wiem, to pół roku pracy w Polsce i pół roku bycia na Bali brzmi całkiem spoko. Tak, ale można tam robić też takie zupełnie inne, zupełnie odjechane rzeczy. Szkolenia prawdopodobnie takie inne, tak. Online'owe, spotkania z pacjentami, no, zdalnie, wiadomo. Takie, nie wiem jak to się po polsku nazywa, takie... Retreat, yoga retreat i tak dalej. Okej, dobra. To może ten temat poruszymy kiedyś niedzielę, ale teraz musimy dalej sobie wrócić do tematyki. Znowu taki niby przyjemny temat, bólu ale... Bólu w głowy, ale naprawdę mega ciekawy. I teraz tak, właśnie, ja mówię, o, jesteśmy tutaj, w tym momencie, jesteśmy tu, gdzie chciałem być. O. Bo jeszcze, zaczęliśmy dwa wątki rozgrzebaliśmy. Pierwszy wątek był taki, że
Co ty uważasz, jeśli chodzi o te wykorzystywanie braku ciągłości skóry i pracę z tymi tkankami typu techniki intraoralne? Czy to jest jakby warto się tym burzyć tutaj? Oczywiście zachowując wszystkie standardy i po prostu wiesz, jakby wiadomo, pacjent i jego komfort jest najważniejszy, tak. Ale czy to jest ok, że fizjoterapeuci powinni tak pracować, czy niekoniecznie? No moim zdaniem w ogóle powinni, bo jak tego nie robią, to sobie zajmują, po prostu odejmują część swojej skuteczności. Ja w ogóle nie wiem, skąd ten pogląd, że nie powinniśmy. To jest taki pogląd z dupy. Bo niektórzy jakby uważają, wiesz co, że wydaje mi się, że to jest taki bardzo intymny obszar. No nie? Jak brzuch. I dół tak, podkolanowy. Tak, jesteś jakby w pacjencie. Już teraz. No, nie? Bez przesady, to już wiesz, tak. Bo to, jest taki, wiesz, bo to jest taki obszar typu, wiesz, tam język i tak dalej. Mhm. To jest taki, wiesz, jakby... No ludzie się też chcą zawsze pokazywać swoje jamy ustnej, ona też na przykład, no nie wiem, jest, nie wiem, cowania się i takich, wiesz, rzeczy no tak. Bardzo intymnych, no nie? I może mieli jakieś dziwną przeszłość, nie wiesz tego, niekoniecznie fajnie. Tak, dlatego ja myślę, że po prostu warto tutaj się umieć komunikować z innymi ludźmi i to jest podstawa, bo tak naprawdę to idąc jakby za takim tokiem myślenia moglibyśmy powiedzieć, no dobra, ale to ktoś musi u mnie w gabinecie zdjąć koszulkę, a może się wstydzi. Może to jest intymne. No generalnie może tak, a może ktoś w ogóle się z tym źle czuje. Więc oczywiście tak. Jakby u których nie ściągasz koszulki, nie? Znamy takich speców, no nie? Tak. Ja dzisiaj, wiesz co, czułem się tak trochę niefajnie, bo robiłem piersiowy mniejszy. Dzisiaj robiliśmy tematykę bólu w głowie, był taki pacjent Krzysiek. Mm? Robiliśmy bóle głowy, robiłem piersiowy mniejszy przez koszulkę mu, no nie? Ale jakby zrobiłem to specjalnie, dlatego że nie wiem, jakby YouTube zareagował na po prostu gołe cycki znowu, męskie. No tak, już skończył. Raz nam zablokowali kiedyś live'a i stwierdziłem, mogłoby się to skończyć w sensie. Dobra, dam sobie jakoś radny piersiowy mniejszy przez koszulkę, ona tak przylega. Ale to na potrzeby YouTube'a. Na potrzeby YouTube'a. W gabinecie bym pewnie poprosił, że wiesz, wtedy myśmy ze spowiedzią pracowali troszeczkę, byłoby inaczej. Trochę inaczej. No, mam nadzieję, że nie będzie jakiś tam hating za to, że ja przez koszulkę teraz jestem prawie ostopadł. Prawie ostopatą. Nie jestem wrażliwy, nigdy nie będę też, więc. Ale ostopaci często pracują przez. Mi się czemu też zdarza jakieś kinezjologiczne rzeczy robić przez. Mi się to czasami też zdarza. No. Także no. To znowu nie. No ale tak, ale znowu oprócz to nie jest. Ja mam brzuszne zawsze. Ja mam brzuszne, tak, bo to. No, no, przez koszulkę to jest bez sensu. Nie ma tak, ale gdzieś tam jakieś takie, wiesz, pukanie w mostek czy coś. No tak, wiadomo. Spoko. No wiadomo, jak to działa. Easy job. Czyli uważasz, że trzeba robić. No moim zdaniem wypadałoby umieć i no bo to też jest obszar, w którym, no i znowu tutaj jest to odwołanie trochę do tej uroginekologii, nie? Nie zawsze trzeba, ale są sytuacje, kiedy akurat no w jamie ustnej, no ja na przykład nie wiem za bardzo, jak dotrzeć do szwów podniebiennych. No poniebienie twarde jest ciężkie do zrobienia bez wejścia. Bez wsadzania palca w buzię. No na przykład też mięśnie, jak chcesz, żeby nie wiem, tam splot skrzydłowy zrobić, czy mięsień skrzydłowy. To jest ciężka sprawa. Czy na przykład chcesz zrobić lepiej nadnykowe, nadnykowe, no chciałbym powiedzieć podnykowe, ale raczej będzie ciężko no zamiast zrobić podnykowe. Albo popracować z językiem. Z językiem też można pracować, no nie? No bo zobaczcie, tam pewnie ktoś myśli, jak zaczęliśmy ten temat, to ktoś może myśleć typu, po co tam wchodzić, no nie? A tutaj już padły takie struktury, które mogą być potrzebne do zrobienia. No, jest ich dość sporo. Tak, język generalnie jest bardzo mocno powiązany ze stawami skroniowo-żuchwowymi. W ogóle ta część języka, którą my widzimy na zewnątrz, jak pacjent wyciąga język, żeby nam go pokazać, jeśli go o to oczywiście prosimy. To część osób powie, co pacjent, po co miałby mi pokazywać język? Bo to też jest diagnostyka, zarówno różnicowa, jak i funkcjonalna. To nie jest cały język. Duża jego część jest schowana głębiej i on jest bardzo mocno więzadłowo, mięśniowo, powięziowo i naczyniowo, i tutaj mógłbym wymienić wszystkie systemy, powiązany z... Płciowo. Nie wiem, czy aż tak. Nie, no dobra, trochę się zagalopowałem, ale jest bardzo mocno powiązany z całą podstawą czaszki, z resztą całego aparatu żucia. Tak. Ja się zgadzam z tym. Absolutnie. Tak. Podobnież z taśmą gamoko przednią, czyli tą główną funkcję stabilizującą też. Tak. Można po nim w ogóle ocenić funkcję nerwu błędnego. Mm. Znaczy wiesz, są medycyny typu wschód, gdzie oceniają wszystko. Bardzo dużo z języka. No to niektóre rzeczy są dla mnie po prostu niezrozumiałe. W sensie jakby jak tak dużo ma zrobić z języka? Jestem po prostu nobem, jeśli chodzi o tę tematykę. No trochę. Tak. Ale rzeczywiście no, opierają znaczną się diagnostyki na ocenie języka. Za dużo ciepła, za mało zimna, za dużo.
Wiatru. Wiatru. Za mało ziemi. Ziemi. No i tak. Trochę drewna. A tak, i chyba metal jeszcze jest. Metal jest, no. No, więc rzeczywiście ten język jest fajny. Jest dużo rzeczy, które można zrobić przez jamę ustną, ale wiesz co, wydaje mi się, że jeśli chodzi o otwór tutaj gębowy, to on jest częściej problematyczny, bo jest częściej eksploatowany niż należy ciała. Tak mi się wydaje. No wiesz, mówienie, żucie, no tak, tak, wiadomo, tak. Tak? Rozumiem. To jest pierwsza rzecz, czyli jakieś mikrourazy i tak dalej. W dolnej też mogło się wydarzyć, ale jest to, powinno przynajmniej być trochę rzadziej. A druga sprawa jest taka, że jest częściej poddawany, przynajmniej tak powinno być, różnym operacjom, zabiegom. No na pewno, no bo tutaj właściwie wiesz, tak, każda stomatologiczna, no to jest potencjalny dodatkowy uraz. No jednak, no przynajmniej jak myślę gdzieś tam o swoim dzieciństwie i tym okresie gdzieś tam lat naście, to raczej jak się biliśmy, to rzadko kiedy wkroczę, ale jednak w twarz to się dostało parę razy, nie? Tak. Więc no. Raczej tego typu urazy to spoko. Są zasady. No oczywiście są takie rzeczy, jeśli chodzi o krocze, które no zdarzają się na przykład, no, oczywiście. Jakby po ciąży, jakieś inne operacje perwaginum i tak dalej, zdarza się tego sporo, albo nawet nie cięcie, wycinania przecież. No to jest taka tematyka szeroka, więc oczywiście w takich miejscach warto pewnie się tam zatopić i popracować troszeczkę, czy to manualnie, czy samodzielnie, czy wyedukować pacjenta tudzież. Natomiast no, ta jama ustna będzie prawdopodobnie problematyczna częściej z racji wszystkich czynności, które ona wykonuje. Więc wypadałoby z tym pracować, więc ja też nie rozumiem za bardzo tego typu przemyśleń, że nie, bo tam nie możesz tam wykorzystywać... Tam jest ślina, a ty masz po prostu zarazki na rękach. Ktoś może nie wiedzieć, że to się robi w rękawiczkach. Mam nadzieję, że nikt z was nie pomyślał o tym, że to się robi bez rękawiczek. To się robi w rękawiczkach, no. Najlepiej niepudrowych. Niepudrowanych, nie lateksowych. Tak, tak, nie, tak, te pudrowane są śmieszne. Jakby kiedyś były po prostu w gabinecie, a ja tak nie wiedząc w ogóle, nie? Tak cyk, cyk, pa, i tam jeszcze cała twarz nie wyglądało dobrze. No dobrze. I przeprosiłem po prostu, że mówię, przepraszam bardzo, ale po prostu się zagalopowałem i wiesz, trzeba było umyć buźkę później. Pacjentka musiała sobie sama. To był chyba nawet pacjent. Więc było zabawnie. Jeszcze śmieszniej. Jeszcze śmieszniej, no. Tak, natomiast tutaj druga tematyka, którą wtedy odbiliśmy, to była taka, że okej, specjalizacja spoko, w sytuacji, kiedy dostajesz tego pacjenta i powiedzmy, ktoś tam mówi, że no, on zgrzyta, klika, mówisz, jama ustna, strzela jeden staw, ty tam badasz napięcie, rzeczywiście jest taka żuchwa, wiesz, odjeżdża w jedną stronę, co jest często sytuacją, palpacyjnie ten obszar jest bardzo tkliwy, i ty mówisz, dobra, spoko, mamy to na uwadze, czyli główną moim tam w głowie tematem jest po prostu zbalansowanie tego obszaru, ale zobaczmy skąd to wynika. I tego pacjenta badasz sobie, tak? Oceniasz sobie postawę, oceniasz sobie go w staniu, w siedzeniu, aktywację mięśni brzucha. To jest dla mnie zmora. Jeśli to jest standardowa kompensacja, to jest w ogóle większość moich pacjentów, którzy wiesz, tam przychodzą i skarżą się na jakieś dolegliwości bólowe. I często tak, że my egzaktywujemy brzuch. On jest oczywiście nieaktywny z wielu powodów, tak? Może ktoś dostał w twarz, może w krocze, może w inne miejsce, może trzewne zaburzenia ma, może coś tam się wydarzyło złego i ten brzuch mu nie działa. Jak ten brzuch się zaaktywuje, to my już mamy od razu efekt. On jest, wiesz, albo na wizycie, albo po kilku dniach pacjent czuje, że mu to napięcie zeszło i wtedy często wypadałoby popracować dopiero tam, bo oczywiście, wiesz, jak ta jama ustna kompensowała w ogóle przez to, że wiesz, ten mechanizm typu zaciskamy jamę ustną, mamy więcej siły, wiesz, w centrum i na obwodzie, i ta kompensacja trwała często miesiącami albo latami, no to trudno, że wiesz, brzuch zaktywował i po prostu zały napięcia. Pa, zniknęło, nie ma. Tak jest. I trzeba wtedy popracować troszeczkę. I taka specjalizacja jest spoko, ale jak ktoś gmera tylko w jamie ustnej, to nie jest fajne. No. Bo wiesz, jakby to by musiało oznaczać, że on ma w ogóle innych pacjentów niż my. Kompletnie innych. A takich nie ma. A wiadomo, że mamy takich samych pacjentów. Tak. To nie jest tak, że mamy trudniejszych albo łatwiejszych niż inni terapeuci, bo ludzie po prostu są popsuci tak samo wszędzie. W całej Polsce, na całym świecie. Tak. No. Podobno... wiadomo, że życie to nie jest konkurs na najzdrowsze ciało złożone do trumny, więc każdy z nas po prostu stara się, albo jak się nawet nie stara, no to po prostu no, dzieje się i w ciągu życia nam się zbiera tego wszystkiego.
dużo i może się to somatyzować różnie, ale tych przyczyn zazwyczaj jest wiele. Tak. A to, że pacjenci nam się wydają, że są inni, to jest tak, że my na nich inaczej patrzymy, no nie? Mm-hmm. Więc jak widząc te wszystkie obserwacje, wiem, że po prostu można zrobić fajną pracę z jamą ustną, nie dotykając jej, bo jest to problem wtórny, często, no to fajnie byłoby, żeby te inne osoby też spróbowały spojrzeć na pacjenta tak bardziej globalnie, nazwijmy to. Nie odpowiedzieliśmy no nie, na pytanie, co bardziej wstępnie czy wstępnie. Chyba nie da się specjalnie, trudno, ale jakbym miał obstawić na przykład, bo okazałoby się, że większość problemów jest jakiś. Mhm. I że ktoś zrobił badania na 100 tysięcy mieszkańcach w ogóle. No nawet jakby zrobił Europy, na 1000, to też byłoby okej. Okay. Na 1000 i się okazało, że mamy statystyki, czegoś jest więcej, to ja bym obstawił, że staw skrężowchowy jest kompensatorem, jakbym miał wybierać. Czyli, że zaburzenia typu jama brzuszna, cylinder brzuszny, tułów, bioderka i inne stawy kuliste będą wpływały na to, że my będziemy kompensować to z poziomu stawów skrężowchowych, jakbym miał obstawić. Myślę, że tak. Dlatego, że on też właśnie ma dużo tej komponenty autonomicznej, a ona raczej nam się nie psuje od stawu skrężowo-brzuchowego, tylko odwrotnie. Tak. Chciałbym, wiesz, jakby to by było super. Znaczy, ja bym chciał, żeby było odwrotnie, bo robota byłaby prostsza. Każdemu palec do japy. Palec do japy, jedziesz, rozluźniasz, to ty mówisz, skroniowy, żwacz, fajnie, poprawia zakres ruchu. I cudowne ozdrowienie. I patrzysz na biodra tam, wiesz, super, poprawiło się. Co by kto nie powiedział. Skłon się poprawił, no nie? Pacjent mówi, że przychodzi zęby, hola, hola. To nieważne, dawaj, najpierw zrobimy, później mi opowiesz. I mówi, dobra, to zobacz teraz. Nie mam tego problemu, który miałem. A chcę powiedzieć, co miałem? W ogóle mi to nie jest następny. No tak. Nie, no niestety nie jest to tak kolorowo. To by był wariant prostszy, co nie oznacza, że praca z twarzą nie jest ważna. Oczywiście, że ważna. Wręcz przeciwnie. Jest turbo ważna. Najważniejszym powiedziałbym. Turbo ważna. To się nie trzyma kupy. To co mówicie, nie trzyma się kupy. Tak. Bardziej niby częściej nie trzeba, ale jest najważniejsze. No nie, bo chodzi o to, że tak, oprócz tych stawów skrężowchowych na tej głowie są też inne rzeczy. Tak. Dość istotne. A nawet jakby się okazało, wiesz, no bo stawy skrężowchowe są jeszcze tą częścią głowy, którą fizjoterapeuci robią. Mhm. Ale inne gorzej, części głowy. No właśnie. No tak średnio. No trzeba po prostu też pomyśleć o tym, że skoro nasze działania to jest często praca z układem nerwowym. Czy ktoś to akceptuje, czy nie, no to generalnie tak jest. Tak jest. Tak. No. A nasz mózg ma informacje od nas, no generalnie ze wszystkich układów sensorycznych, bo jest zamknięty w czaszce, nie ma swoich własnych oczu. Poza tymi dwoma, które są przedłużeniem układu nerwowego, ale one są też tym układem sensorycznym. Mózg sam w sobie nie jest jakoś taki unerwiony. Nie dostaje depeszy skądś tam. Tak? On ma tylko informację, która idzie po nerwach czaszkowych i po układzie obwodowym. Tak. Więc my możemy tą informację gdzieś mu dostarczać. Więc generalnie twarz jest miejscem, które dostarcza tej informacji. No najwięcej. No w pyta, najwięcej. No po prostu mamy. No, nerwy czaszkowe są takie generalnie no, dosyć ważne. Tak? One są znowu, można je wszystkie podsumować, że one mają nam zapewnić bezpieczeństwo, jakieś te funkcje społeczne i pożywienie. No czyli to generalnie wszystko to, bez czego no, niespecjalnie możemy wyżyć. I możliwość rozmnożenia się. No to tak. Jest ważne, jeśli chodzi o przetrwanie gatunku, no nie? Podobno tak, ale chodzi też o jakby przetrwanie takie nasze. Nasze, tak. Bez tak. Społeczności się niekoniecznie da dalej rozmnażać. No, bez społeczności też nie, gatunek nie przetrwa. O, dokładnie o to chodzi. No. Dobra. Tak, i to, ta głowa po prostu jest niesamowitym wytrychem, stąd też po prostu z racji tego, że ona dostarcza masę informacji, to naprawdę niewielkie problemy w obrębie głowy mogą zrobić tęgą bardachę. Tęgą bardachę. No bo na przykład wiesz, bo moja rozkmina typu, ja tak sobie wybieram taką kolejność, ale czy ona jest prawdziwa, to nikt tego nie wie, ale wiesz, chodzi o sytuację taką, przychodzi pacjent i mówi, że po prostu bruksizm. Katastrofa, no nie? Mega napięte tutaj, wiesz, żwacze skroniowe, badamy sobie to wszystko. Rzeczywiście, zgadzam się z nim, mówię, przynajmniej tak jest. Rzeczywiście jest napięte. On mówi, że rozluźnienia nic nie daje. Ja mówię, okej, okay, dobra, czyli moje założenie, badam sobie, typu, wiesz, stabilizacja szyi nie działa. Tułów
nie działa, no nie? Mówię, no trudno, żeby jakby było inaczej, tak? Tu nie działa, gdzieś musi tego napędzia być więcej. Padną stawy skrężuchowe i znajdujemy sobie uraz na głowie. Coś takiego. No nie? Coś takiego. Robimy sobie ten uraz na głowie, co się dzieje? Aktywuje się brzuch, aktywuje się szyja, napięcie zwłaszcza skroniowego schodzi. Okej. Ale czy to była dokładnie taka kolejność, jaką ja sobie wymyśliłem tam? Typu wiesz, uraz wyhamowuje to i to, bo utrwono do ruchu i tak dalej. Brzmi to logicznie, ale czy wiesz, nie było tak, że to spodwało od razu jakiś spazm mięśniowy, wzrost napięcia na twarzy i w konsekwencji zmniejszy napięcie. Wyrzut neuroprzekaźników akurat tutaj. Tak, i na przykład i wyhamowanie struktur, nie wiemy tego specjalnie. No właśnie, więc my sobie też jakby troszeczkę tworzymy zawsze jakiś taki model postępowania i model myślenia, ale tego się pewnie nigdy nie dowiemy, bo to jest za każdym razem indywidualna sytuacja. No wiesz, no jakoś musisz się, wiesz, musisz sobie coś potrzebujemy ocenić. Potrzebujemy jakiś ram. Musisz mieć jakieś ramy, musisz je ocenić, musi ci wyjść, że coś nie działa, żeby zrobić terapię, żeby zadziałało. No dokładnie tak. Na tym polega nasza robota. Pacjent przychodzi, mówi, że nie działa, no nie? Ja mówię, rzeczywiście nie działa. Pytanie, dlaczego nie działa? No ale wiesz, mam takie swoje standardy typu nie działa, bo to, nie działa, bo to, albo nie działa, bo tamto. No tak. I mówię, jakiś taki protokół tutaj jest potrzebny. Tak, on jest taki ekstremalnie ogólny, nie? No bo wiesz, ktoś, ty wiesz, protokół brzmi typu za dużo napięcia na żuchwie? Gdzieś musi być za mało napięcia. Znać mi sobie za mało napięcia. Okej, okay, dobra. Żuchwa, tak mówisz, kompensuje i masz więcej sił na wodzie i w centrum. A, sprawdzę brzuch. Dlaczego by nie? Wszyscy mają sobie brzuch. Typu wiesz, robią jakby, nie wiem, martwy robak i trzęsą się galeretą. Coś tym musi. Sprawdzę brzuch. No i sprawdzę brzuch, rzeczywiście nie działa. I później próbujesz jakoś to połączyć i wiesz, connect zachodzi. No i pacjent wstaje, tak patrzy na żuchwie. No spoko. Nie klika, no nie? No i mówi, super, cieszę się bardzo, że nie klika. Do domu. I on ewentualnie dostaje wtedy, jakby wiesz, oczywiście nie starczyło pracy, żeby zrobić staw żuchwowy, więc pas dostaje do domu zadanie, żeby sobie tam, wiesz, żeby sam sobie zrobił to, co na początku go bolało. Tak, no ale teraz jest jakby, on mówi, ale to nie dawa efektu. Przed wizytą u mnie, tak? Teraz już da efekt. Puść ten staw żuchwowy, to już jest nie zrobione. Musi kompensować, no nie? Mówię tak, może pani, dwie opcje. Czeka pani, zejdzie samo, ale sobie pani zrobi w domu i ono już nie wróci. I często tak jest, no nie? Mhm. I to jest jakby, wiesz, jakby pan sobie tam robił masu, nic to nie dawało, a potem mówisz, spoko, zrób teraz. Mówię, ale robiłem to 10 razy, nie działało. Zaufaj mi, zrób teraz. No i mówi, kurde. Działa? Działa. Głupia sprawa. Jest możliwe, no. Tak, bo ja zrobiłem już pewne rzeczy, żeby oni nie musieli do mnie przychodzić. Ja mówię do pacjentów, po co mają tam przychodzić z taką pierdołą? Zrób pani w domu to samo. No dobra. Brzmi tak, wiesz, jakby ten challenge jakiś. Zrobię to samo. Dobra. Ja się teraz zastanawiam, jakie mogą mieć pytania jeszcze ludzie, którzy to obejrzą. Oprócz tego, że na przykład interesuje ich typu, dobra, bóle głowy, gdzie kupić kurs. Bo mi taki może być jako rozkmina. To za chwilę wam o tym powiemy. Czyli będzie jeszcze znowu mini sponsoring na samym końcu. Ale chyba poruszyliśmy taką ciekawą tematykę. Ja bym chciał, żeby w komentarzach na przykład była taka informacja, żeby ktoś powiedział, kurde, to dlatego mogę mieć bruksizm, no nie? Ścieram swoje zęby nagminnie, zgrzytam, wiesz, jakby sam budzę się w nocy od swojego zgrzytania. To musiał być grube. Tango. To musiał być tango, ale jest to problem pooperacyjny ewidentnie. Mm. I stwierdzi, nigdy do tej pory jeszcze nie zerknął poniżej mostka. To warto by było. Warto było znaleźć kogoś, kto zerknie na mostek. I poniżej. Tak, na przykład kiedyś oglądałem jakiegoś takiego live'a po prostu, jak dziewczyna po prostu miała sporo społeczność, tam się tak żaliła trochę. Typu, nie wiem dlaczego ona mi się wyświetliła, no ale nieważne, po prostu jakoś tak się wydarzyło na Instagramie. Ona była jakieś rozmowy z jakimś fizjoterapeutą chyba, tak mi się wydaje. No nieważne, a może nie. No i chodziło o to po prostu, że mam bruksizm, robiłam wszystko i po prostu to nie dało żadnego efektu. Tu rozluźnianie, tu szyna relaksacyjna, tu w ogóle wszystkie zęby wyleczyłam. I wiesz, jakby ja tak słucham, mówię, kurde, w ogóle zrobiła tylko rzeczy, które były w obrębie jamy ustnej. Trochę kiepsko, no nie? Patrząc na to, że ta jama ustna jest jakby jakąś częścią naszego ciała, niespecjalnie dużą, no nie? Bogato nerwioną, ale jednak te problemy mogły też wynikać z czegoś innego, no nie? Dokładnie ja tak, tak popatrzyłem sobie na nią na tym lawie i tam wiesz,
była taka skuszona, wykinana cała, więc w sumie nie ma co się specjalnie dziwić i naprawdę nikt nie zerknął jakby poniżej mostka u niej, z tego co ona mówiła. To też może być... Trochę bieda, no. Więc posprawdzajcie sobie te wszystkie zależności, czy rzeczywiście u waszych pacjentów tak jest. Aczkolwiek też są metody pracy, które pokazują odwrotne działanie. Typu, wiesz, tam masz problem z miednicą i tak dalej, wrzucisz patyczek między zęby i nie masz. Co ty na ten temat powiesz? No tak, to znowu może być na dwie strony. Albo ci się udało właśnie wsadzić jakąś dobrą kompensację. Jest na to dużo szansa. No. Albo to jest naprawdę to miejsce i udało ci się ją zdjąć. Tak. Wiesz co jest straszne? Że po prostu jest tak dużo trików, że możesz po prostu w bambuku czeka zrobić. Jest niesamowite, nie? Tak. Ja robimy sobie ostatnio warsztat. Taki tutaj w gabinecie sobie taki kinezjologiczny. I tak mówię, słuchajcie, w ogóle mogę wam na 10 sposobów pokazać, że to, co wam zrobiłem, działa i też na 10 jeszcze nie działa, nie? Mm-hmm, oczywiście. Pytanie, jaki jest mój cel, no nie? Bo ja mogę po prostu, można uśmiechać każdą trasę manualną. Tak. I prawie każdy trening, z zasady, no nie? Mm-hmm. A można też powiedzmy każdą głupotę wynieść w drangi wersus jakiejś kosmicznej techniki. Nie mam problemu. Tak. I to wiesz, możesz zrobić i pokazać to na tym, no nie? Zresztą tak właśnie oglądam, mówię, kurde, ale po prostu... Ładują ludzi w bambuku. Jest niesamowita historia, no nie? Że ktoś to idzie. A ludzie za bardzo nie wiedzą za dużo o zdrowiu. Stricte. No nie, zwłaszcza jeśli to jest skierowane do osób takich, powiedzmy, dopiero gdzieś tam zaczynających swoją przygodę z własnym zdrowiem albo zdrowiem swoich pacjentów, no to można łykać wszystko. Fizjoterapeutów można na szaro zrobić, no nie? Po prostu. Równo. I nawet nie się zrdy, nie? Bierzesz lekarz fizjoterapeuta, zrobisz inny szał i po prostu wychodzisz. Cały na biało. Cały na biało. Oni po prostu, wiesz, noce nieprzespane mają, nie? Co za kolej zrobił rzeczy, nie? No tak. No. Dobra. Słuchajcie, kończymy w takim razie naszą tematykę stanów żółchowych. Mam nadzieję, że was otworzyliśmy troszeczkę głowę, jeśli chodzi o to zagadnienie. Było troszeczkę rzeczy związanych z anatomią. Coś nawet o embryologii tam napomknęli delikatnie. I funkcją, i w ogóle leczeniem tego wszystkiego, i w ogóle szczepionek, jakby tak się wydarzyło w pewnym momencie, a bardziej nie, przerwać jakąś skórę szczepionek. Tak. Bo szczepionki w ogóle nie poruszamy tego tematu. I cieszymy się, że wytrwaliście z nami, więc jak wytrwaliście, to wam jeszcze możemy powiedzieć, że jak was ta tematyka interesuje, bo będzie staw żółchowy do opracowania. No pewnie. Będziemy wtedy go robić. Tak. Na neurodiagnostyce i terapii w bólach głowy. Tak? Oczywiście. Pamiętajcie, 14-21 kwietnia, stronka neurohead.pl. Bawi mnie teraz to określenie, tak powiedziałem dzisiaj go drugi raz i to brzmi zabawnie. Neurohead.pl. Tak. I widzimy się w kolejnym materiale, w kolejnych neurofikach. Dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć i zostawcie po sobie informacje typu komć, sub, like. Albo nie, nam by najbardziej zależało na, wiesz, takich opisach, że ten podcast jest spoko albo i nie. Wiesz, co chodzi? Głównie taki, że jest spoko. Na App Store, na Spotify nie można chyba robić tego, nie? No. A, dobra. Na Apple Podcast. Na Apple Podcast. Tam byśmy sobie poczytali niedługo może jakieś komentarze i opinie o naszym podcaście. Byłoby nice. Trzymajcie się. Ciao. And don't you give me a dime.